Słuchajcie, udało się, 6:50, chyba 7. Punkcik już jest otwarty, to nie ma to tamto, żadna 7:30. Mamy bilety, w środku jest awantura. Ogólnie bylibyśmy chyba pierwsi, ale właśnie weszła jakaś pani Włoszka i zaczęła się wykłócać, że no z tego co ja zrozumiałam, a trochę dało się wywnioskować, że autobus przyjechał nie tam, gdzie miał, nie odpowiadali na telefony, na maile, na nic nie dało się skontaktować, no kontakto. Także idziemy teraz stać pod autobusem, żeby w ogóle udało nam się wejść, bo to jeszcze nic pewnego. Także zobaczymy, jak to się potoczy. Ale bilet mamy, to jest jakiś sukces. I jeszcze nie było kolejki, ale myślę, że o 7 już tam będzie kolejka. Bo wczoraj pan chodził, mówił 7 rano. Także ja mówię, bądźmy za 5. Idziemy się ustawić. Zobaczymy. Nie wierzę w to, co się wydarzyło. 7:50, autobus pełny. Jeszcze trochę ludzi czeka, trochę dzisiaj mam wrażenie. Później to się wszystko odbywa, bo 7:38 jeszcze kilka osób biegło z biletem, gdzie nam już wczoraj tam pan nie sprzedawał. No i było mniej osób, jak my czekaliśmy, ale teraz chyba mówi, że widać, że jeszcze trochę osób stoi i się nie dostało, także ja polecam być jednak przed 7 w punkcie biletowym. Znaczy pójść się zapytać dzień wcześniej, bo może coś się zmieni i będzie można kupować bilety, natomiast ja uważam, że trzeba pójść zapytać, jak nie, to następnego dnia, kiedy chcecie jechać, to po prostu być przed 7, czekać, kupić bilet i stać w kolejce już tutaj na miejscu, bo autobus podjeżdża 7:30 jakoś. Stanowisko 6, trzeba stać przed drzwiami, najlepiej być pierwszym. I wtedy dostaniecie miejsce, także ja zaraz wyciągam książkę. Pewnie za jakieś 15 minut ruszymy. No 15 po niebie odjeżdża. Także mamy 2 godzinki drogi przed sobą. Chyba będzie jakiś przystanek ogólnie. Z tego co mi się wydaje. Także jedziemy. Przystanek, pół godzinki mamy, można sobie tutaj zamówić kawę, coś zjeść, szybko skorzystać z łazienki, więc kawka na wynos i idziemy. Dojechaliśmy, wszyscy się już rozeszli, część będzie wjeżdżać kolejką, część będzie wchodzić pieszo, my należymy oczywiście do tych, którzy wchodzą pieszo. Jest tutaj odczuwalny chłód, więc kurteczka już założona. No idziemy, słuchajcie, będziemy wchodzić chyba obok tutaj kolejki. Wszędzie tutaj widać, wiecie, takie, no tą lawę taką kiedyś wypłynęła, robi to wrażenie. No i widoki są przepiękne. Także mam nadzieję, że w miarę przyjemnie będzie nam się po tym szło. Chociaż słyszałam, że jest to trudne, bo to wam się tak osuwa pod nogami, taki żwir. W każdym razie mamy czas do 16, bo 16:15 mamy już być przy autobusie. 16:30 on już odjeżdża. Ale były opinie, że on sobie odjeżdża wcześniej czasami. Właśnie tak, 15 po, więc stwierdziliśmy, że nasza godzina powrotu to po prostu 16, żeby bez nas nie odjechali. Więc tak, słuchajcie, idziemy, zobaczymy, jak to będzie szło, ile nam to zajmie. Może włączymy sobie taki marsz na zegarku, żeby mieć na pamiątkę, ile nam to zajęło. Która jest? 9:52. No to włączamy. Tak, jeszcze w ramach ciekawostki. Tutaj zimą normalnie jest stok narciarski. Są knajpki, sklepiki. I można sobie normalnie suwać na nartach.
Także dosyć ciekawe. Sobą jakieś 2 km i 45 minut mi pokazuje. Idziemy ogólnie trochę inną drogą niż część osób poszła, ale widzę, że też tutaj idą ludzie. Bo zobaczcie, tam jest druga, która jest bardziej stroma. Może krótsza, ale wydaje mi się, że może wyjść na to samo, bo tutaj będzie nam się szybciej szło. Chociaż też jest męczące. Także ja polecam, jak zobaczycie taki... jak to się mówi? Rozdzielenie drogi. Zobaczycie taką stromą ze żwirem i trochę łagodniejszą, to idźcie tą łagodniejszą moim zdaniem. Zobaczymy, czy potwierdzę to na górze. Ona tak zakręca, wydaje się dłuższa, może i jest, ale wydaje mi się, że trochę przyjemniej się tędy idzie. Mieliśmy już przystanek na drona, więc mam nadzieję, że ujęcia Wam się podobały. Zastopowaliśmy sobie czas na zegarkach, żeby nie liczyć tych przerw, tylko faktyczny czas wejścia na górę. No i zobaczymy, słuchajcie, idziemy dalej. Przerwa była, kurtka zdjęta, bo już jest cieplej. Zobaczymy, jak to będzie na górze. Za ile dojdziemy, z jakim efektem, czy bardzo zmęczeni, czy w miarę. Jest ciekawie. Na pewno te widoki tutaj są wyjątkowe. I takie trochę jak na innej planecie. Takie mam wrażenie. I jest tutaj dużo biedronek. Co ciekawe, latają sobie w kółko. Także ciekawe takie ostrzeżenia. Idziemy dalej.
koniec przystanku. Szybka przerwa na wodę i coś słodkiego, żeby dodać energii i lecimy dalej. Wysokości jesteśmy? 2,5 tysiąca? Okej. No to 2,5 tysiąca, słuchajcie. Jesteśmy tutaj, gdzie dojeżdża kolejka, z tego co widzę. I są pamiątki. My idziemy jeszcze trochę dalej, ale jest przystanek, żeby troszeczkę odsapnąć. Jest tutaj już raczej chłodno, widać pozostałości śniegu. Niestety naszły chmurki, nie ma słońca. Znaczy tam gdzieś na dole jeszcze świeci. Tu dronika też nie będzie. Tutaj dronika raczej już nie będzie. Mocno wieje. Tak, wieje. No ale udało się wcześniej. Tam na dole jeszcze. No jeszcze chcemy spróbować niżej nagrać, ale no tak, do tego momentu można dojechać kolejką. Ogólnie widzieliśmy osoby, które wchodziły tą drugą ścieżką, bardziej stromą, ale chyba krótszą. I gdybyśmy nie zrobili przerwy na latanie dronem, to wydaje nam się, że wyszłoby na to samo. Może chwilkę dłużej byśmy szli, bo mijaliśmy się z nimi po prostu pod koniec wchodzenia tutaj. No i co? Idziemy zobaczyć te pamiątki. Co tutaj mają? Jakiś medal poproszę. Kupię sobie, jeśli jest. No chodź, idziemy poszukać medalu. Idziemy. Jakąś pamiątkę bym kupiła. 60 euro można do góry jeszcze. A, no i możecie sobie... To jest 60 euro? No. Takim busikiem? Okej. Chyba 60. No to ja podziękuję. Póki mi nogi jeszcze działają, chociaż już pod koniec miałam taką galaretę. Miałam takie zaraz, po prostu mi się ugnie kolano i upadnę. Jest cena? Nie widzę. Powiem wam, jest nieźle. Buongiorno! Do you want this piece of scrim beer? Grazie. Nie, ale kupić mi się za ósemkę. Słoniki są, widzę. Tu jesteśmy. Ale my tam nie, idziemy? Czekaj, przepraszam, oszukałem cię. Tu jesteśmy. Tu jesteśmy. Tu możemy jeszcze dotąd wejść. A tam się tylko jedzie już, okej. Jednak się dało tam. Idziemy, słuchajcie, próbujemy wejść tam na krater. Tam dalej można jechać. Znaczy chyba kawałek jeszcze można iść, ale później już tylko tymi busami z przewodnikiem czy coś. Stwierdziliśmy, że spróbujemy tu wejść. Trochę już jest ciężko, jeśli chodzi o siły. Chociaż ja starałam się takie równo rozkładać, wiecie, nie iść tak od razu szybko. Skupiać się właśnie na oddechu, żeby jak najdłużej wytrwać. Nogi już trochę dają znak, że mają dość. Ale no, jak już tutaj jesteśmy, to szkoda by było nie wejść na ten krater i nie zobaczyć. Niżej jest jakiś, więc tam spróbujemy zjechać kolejką i tam podejść. No już nie będziemy chyba schodzić, bo nie wiem jak to czasowo by wyszło. Zobaczymy. Musimy po 16 być na dole. Ja się rozłączam, bo nie będę mogła, wiecie, wchodzić i gadać, bo się zasapię. Słoneczko trochę wychodzi, także działamy. Idę gonić Kubę i zobaczymy się na górze. Jak ja tu przejdę, nie oglądacie tego vloga, to ja gratuluję sobie, że ja tutaj weszłam. To jest dramat. To jest najgorsze. Najgorszy moment. Co wyjdziecie, to się zsuwacie. No ale widok fajny.
Tam schodzą właśnie. Idę na ostatnie kroczki. Siona, ominęła mnie. I did it. Weszłam na Etnę. Lawy nie ma, ale takie zajebiście. Lawy nie ma, ale jest zajebiście. To się tu dymi. Jakby była lawa, no to moglibyśmy nie zdążyć uciec. Nie? Tak. Smaku sernika. Wow. Kamyczki z butów, bo przy schodzeniu się trochę w tym najgorszym miejscu nagromadziło. Nie wiem, jak to ludzie robią w klapkach, a widziałam panią. Dotarliśmy do punktu najwyżej, jakby teoretycznie dalej nie można iść samemu. Aha, najwyżej. Czyli jesteśmy najwyżej jak można. Samemu. Okej. Okay. Satysfakcjonuje mnie ta informacja. Oczywiście, jak macie, to ja polecam buty górskie, ale w tych też się da, tylko trzeba wysypać. Ja jestem ze swoich zadowolony. Znaczy, no mi też było wygodnie, nie czułam wszystkich kamyczków pod stopami. O, jeszcze jeden mi wpadł. Ale lepsze takie szerokie, bo jednak wansy mają płaską podeszwę. A ty trochę szerszą. To, co mówiłem, że tutaj... No i kurtka na górę obowiązkowa, słuchajcie. Jest zimno. Tam na górze, na tym kraterze, to tak mi zmarzły ręce. Tu już jest tak w miarę. Ale tam jest zimno. Warto było. Zrobiłam sobie ostatnio taką listę rzeczy do odhaczenia. Takich podróżniczych. Wiadomo, że jeszcze nie jest pełna. Dopisuję tam różne rzeczy. No ale właśnie wejście na wulkan, na Etnę było na niej. Także można odhaczyć. Odhaczamy i idziemy. Wracamy, bo no. Zaraz mi czasu. Wracamy. Tutaj nie ma czasu na długie przerwy. Idziemy. Ja bym kupił takie z lawą. Takie na przykład takie. Mieliśmy, słuchajcie, zjeżdżać. Ale właśnie się dowiedzieliśmy, że kosztuje to 30 euro od osoby. I wiecie, no moglibyśmy zapłacić, okej. Ale trochę szkoda nam kasy. Będziemy schodzić jeszcze z godzinę czy półtorej, nie wiem. Ale schodzi się już łatwiej, więc... 15, 20 euro od osoby. Jeszcze bym zapłaciła. 30 euro zjazd, 30 euro sam zjazd. Czyli żeby wjechać i zjechać, trzeba zapłacić 60 euro od osoby? Nie, żeby wjechać i zjechać, trzeba zapłacić 30 od osoby. Aha, czyli wjazd i zjazd to 30. Tak, a sam zjazd to 30. Może tędy idziemy tak na... gdzie tamtą drogą? No ja mam tak, tutaj jest stromo dosyć. Powinniśmy na 15 być na dole, myślę. Nie, no trochę przekięcie, no. Tak mówiłam sobie, to 20 euro od osoby tak, zapłacimy. Jakby... Ale 30 to jest dla mnie... Możemy na dole zobaczyć. Może na dole zobaczymy, no, bo... Ja bym tak... Żebyście się przygotowali. Nie? Ja tak... Pokazuj mi 3. Ja się tak zostałem 13. I tak go pytam. Free zero? On jest. Aha. Okej. To się nie dogadamy. To może tamci doszli, zobaczyli, ile kosztuje zjazd i dlatego od razu zaczęli schodzić. Bo się tak zastanawialiśmy, czemu schodzą już od razu. Idziemy. Właśnie schodzimy.
i tak sobie rozmawiamy, że ta druga trasa jest naprawdę bardzo stroma, a tutaj się idzie przyjemnie. Znaczy, no teraz się schodzi przyjemnie, wchodziło się też ciężko, ale zakręca, więc widać tutaj tak naprawdę to wszystko z różnych stron, a tutaj macie takie podejście strome tak naprawdę z jednej strony, więc nie macie takich widoków dookoła. Także moim zdaniem ta trasa jest lepsza. To jest taka trasa, którą też wjeżdża co jakiś czas jakiś samochód, chyba tutaj z obsługi. No i jakby wiecie, ona tak zakręca, że macie widoki na różne strony. Jest co podziwiać, a tam idziecie na górę i może jest krótsza ta droga, ale ciężej się pod nią na pewno podchodzi. Więc moim zdaniem przyjemniej jest zrobić coś takiego. Mieć widoczki na różne strony. I wiecie, no nie, tamto to dla nas była jakaś masakra moim zdaniem. Także może wam pokażę na dole, gdzie te drogi się rozchodzą. Ale no ja bym wolała, znaczy polecałabym jednak tą ścieżkę, bo jest naprawdę o wiele przyjemniejsza. A tam macie cały czas takie strome podejście. A tutaj proszę, przyjemnie. I jakie widoki na wszystkie strony. Także tam jest tak stromo, a tutaj po prostu przyjemniej się, no na pewno schodzi. Wchodziło się też dosyć ciężko, ale jest mniejszy, nie jest tak ostro, wiecie, w górę. I tutaj zrobiliśmy pod górę, szliśmy no. I to był ten nasz pierwszy. I potem i robiliśmy tego zabijasa i tu wszyscy poszli tędy, a my poszliśmy tędy. Tak. I jak wracaliśmy, to dlatego widać tą różnicę, że już nie wracaliśmy tędy, tylko już poszliśmy tu serpentyną. Wróciliśmy, słuchajcie, z wyprawy, no już tak z godzinę z kawałkiem temu. Za 15:06 dojechaliśmy tam pod dworzec autokarem. Wróciliśmy, wykąpaliśmy się, ja się jeszcze zdążyłam zdrzemnąć, po prostu zasnęłam, słuchajcie, padłam. Tak mi wyszło nagle zmęczenie, myślę, że jeszcze wyjdzie jak się najemy. Więc teraz idziemy na kolację do tej knajpy, gdzie byliśmy pierwszego dnia, zaraz po przyjeździe. Bo jest bardzo blisko, super nam smakowało i po prostu nie chcemy już nigdzie chodzić, nie mamy siły, więc oszczędzamy się. Trzeba jutro też mieć siłę coś porobić. Idziemy tutaj blisko, mam nadzieję, że będzie znowu smacznie. Podsumować vlog z Etny. Tutaj Kuba z tyłu. W każdym razie nie zakończyłam tego vloga od razu tego dnia, bo padłam. Ja się położyłam, zasnęłam chyba na jakąś krótką drzemkę. Później poszliśmy na kolację i po kolacji to już w ogóle padłam, nie wiem, chyba po 9:00, 10:00? Która to była?
Jakoś tak nie późno. Także już nic nie gadałam do Was, nie, w ogóle nie brałam kamery w rękę, ale chciałam podsumować Wam krótko takie moje wrażenia. No i jakieś takie jeszcze ostateczne porady co do tego, czego możecie się tam spodziewać. Ogólnie wchodziliśmy 4 godziny, nie licząc przerw. Z przerwami to wychodziło 5, jak patrzyliśmy, kiedy robiłam jakieś pierwsze zdjęcie i o której zeszliśmy. Także jakoś 5 godzin zajęło nam wejście na górę, pochodzenie jeszcze trochę tam u góry i oprócz tego, że weszliśmy tam, gdzie jest dojazd tej kolejki, to weszliśmy jeszcze wyżej na jeden krater. Stwierdziliśmy, że jak już tam jesteśmy, no to szkoda by było w ogóle, wiecie, nigdzie nie wejść. Także weszliśmy jeszcze kawałek wyżej i tam bym powiedziała, że ciężko się wchodziło, bo było więcej takiego właśnie, jak taki żwir nasypany, więc się człowiek pod tym osuwał. Ale było warto, bo było widać, jak tam, wiecie, wychodzi taki dym. Także ja polecam wejść jeszcze troszeczkę wyżej właśnie na ten jeden krater, a jeszcze wyżej to już chyba tylko można z przewodnikiem, z tego co nam się wydawało. No i tam w sumie nic ciekawego oprócz pamiątek na górze przy tej kolejce nie ma. Jakieś tam jedzenie jest, ale ja nawet nie patrzyłam, jakie tam były ceny. Natomiast jeśli chodzi o zjazd... 50 euro w obie strony. 50... na dole, tak, widzieliśmy, że było 50. Chyba Wam nawet wstawiłam. 50 euro w obie strony, czyli jak widzicie sobie góra-dół, a 30 to zjazd sam, tak? Także jak widzicie, pieniążki małe. No, moim zdaniem nie warto przepłacać, jeśli już macie, znaczy jeżeli nie macie siły, albo wiecie, że po prostu, nie wiem, macie jakieś problemy z kolanem, czy cokolwiek i wiecie, że po prostu nie wejdziecie, no to okej, można wjechać, jeśli już jesteście na Sycylii. Natomiast jeśli wiecie, że dacie radę wejść i zejść, to ja polecam jednak nie marnować pieniędzy, wydacie sobie na jakąś jednodniową wycieczkę tutaj, czy nawet na kolację, no bo jednak no to jest ile? 50 euro za osobę. No to już jest prawie dwie dobre kolacje, bo tak z 30 euro tutaj zostawiamy na kolację, myślę. Więc ja jednak polecałabym wejść i zejść, ale wybrałabym tą łagodniejszą trasę. Ona nadal jest dosyć ciężka i wchodzi się tak, że jest zadyszka, ale moim zdaniem jest to przyjemniejsze niż takie czołganie się po tym stromym. Nie wiem, wydaje mi się, że niektórzy tym wchodzili, bo po prostu to idzie wzdłuż kolejki. Nie wiem, czy to do końca jest taka główna trasa. Także ja jednak polecałabym w pewnym momencie, znaczy my weszliśmy kawałek tym i potem dopiero zobaczyliśmy, że jest takie rozgałęzienie na drugą, trochę łagodniejszą, ale zawijającą trasę, więc ja jednak polecałabym to. No oczywiście możecie sobie robić tam jakieś przystanki. Czy na górze coś jeszcze fajnego było? No za ten busik i przewodnika trzeba też jeszcze dopłacić, żeby wjechać jeszcze tam wyżej. No ja bym polecała ten jeden chociaż krater u góry i w sumie cieszę się, że weszliśmy tam wyżej niż niżej, bo niżej też są takie dwa. I co? I po zjeździe w sumie byliśmy jakoś po 16, w sensie byliśmy na dole wcześniej, po 15 chyba, natomiast po 16 już był odjazd autokarem i jeśli jedziecie też z Katani, jakby tak jak my taką trasę, no to pan odjechał przed 16:30 w końcu. Tak, z 10 minut. Z 10 minut. Nie wiem, czy wszyscy weszli, bo miałam wrażenie, że w poprzednią stronę chyba 2 czy 3 osoby jechały w ogóle na siedząco. A jak odjeżdżaliśmy, to chyba nie było nikogo dodatkowo, tylko gdzieś niżej jeszcze tam kilka osób wsiadło na jakimś przystanku. Także nie wiem, jak to ostatecznie wyszło. W drodze powrotnej nie było już przystanku, natomiast z ciekawostek ja się zastanawiałam, co ci panowie robią na górze. Jak oni jadą z nami, o 10 tam dojeżdżamy, a odjazd o 16. Chcesz opowiedzieć? Anegdotkę? Anegdotkę o tym, jak pan kierowca sprzedaje kawę. Tak, Kuba poszedł zamówić kawę już jak schodzimy, znaczy jak zeszliśmy i usiedliśmy. Ja tak patrzę, skąd znam tą twarz? I się okazało, że to pan kierowca i po prostu dorabiają sobie tam na miejscu, w tej takiej knajpie, no i w sumie ma to sens, no bo co by mieli robić tyle godzin, jak wjeżdżają i czekają na to, żeby tylko później po 16 zjechać. Także ciekawostka, więc tak zajmują sobie czas. No i co tutaj jeszcze ciekawego można powiedzieć? Co byś dodał jeszcze o tej Etnie? Że jak się jedzie tym autobusem i chce się zobaczyć Etnę u góry, to jednak pewnie warto wjechać, bo się nie marnuje 3,5 godziny na wejście i zejście, żeby na górę. Czyli co, ty byś nie polecał wchodzić? Jeśli miałbym za dużo pieniędzy... No, że samochodem po prostu byś tam pojechał. No, taksówką czy wycieczką
całodniowy. No można samochodem, jak ktoś wynajmie samochód, no to może podjechać tam samochodem i wejść tak jak my na górę po prostu pieszo. Może na górze można by jeszcze zrobić dużo rzeczy, pójść jeszcze wyżej, spróbować, czy może jakiś inny jeszcze krater zaliczyć. I o to, że jak się wjedzie kolejką, to ma się więcej czasu na to, żeby u góry po prostu więcej. No ale wtedy nie możesz powiedzieć, że wszedłeś na Etnę. No to powiedz, że wjechałeś. No. Więcej rzeczy się zobaczyć. Czy żałuję, że weszliśmy i nie wjechaliśmy? Nie, podobało mi się, bo ja chciałem wejść. No ja też chciałam wejść. Więc byliśmy ograniczeni czasowo, więc uważam, że zrobiliśmy. Ale i tak się wyrobiliśmy, no. Uważam, że zrobiliśmy dużo i było bardzo fajnie. A jeśli komuś zależy na tym, żeby więcej rzeczy na górze zobaczyć i mu nie szkoda 50 euro na wjechanie, no to niech sobie wjedzie, bo po prostu więcej rzeczy będzie miał więcej siły. No tak, no jeżeli komuś po prostu zależy na tym, żeby wejść na Etnę, to ja polecam wejść. Jeśli komuś zależy, żeby zobaczyć to, co jest po prostu u góry i nie ma parcia na to, żeby się wspinać, wchodzić, no to może zapłacić, jeśli mu to nie przeszkadza i po prostu sobie wjechać, najwyżej zejść albo też zjechać. No ja jestem zadowolona, że weszliśmy i zeszliśmy. Trochę byłoby mi szkoda po prostu wydać tam te pieniądze. Wolałam sobie kupić pamiątkę. Miałam sobie po prostu kolczyk z, jak to pani mówiła, z polerowanego? Nie. Ta lawa, o. Polerowana lawa. U góry, co prawda przy kolejce ich nie było, nie wiem, może się wyprzedały, ale ja chciałam nie takie matowe, bo było dużo takich matowych kolczyków. Chciałam takie właśnie błyszczące z jakimś srebrnym czy złotym elementem. Złotych nie było, były srebrne, także wolałam kupić sobie to, co kosztowało 25 euro chyba, a zjazd kosztował 30, więc myślę, że jednak wolę mieć w tej cenie kolczyki. No i tak, ja jestem ogólnie niezadowolona. No ja nagrywam te zakończenie później, więc już mogę wam powiedzieć, że wszystko mnie boli. Na następny dzień ciężko było chodzić, dlatego że no bolały mocno. No takie właśnie mięśnie, których na co dzień może się nie używa, bo jednak wspinając się pracują troszeczkę, mam wrażenie, inne partie mięśniowe. No przynajmniej mnie te mięśnie jeszcze nigdy chyba nie bolały. Więc no jest to odczuwalne na następny dzień, ale tak jak mówiłam wcześniej, ja bym tego nie zostawiała też na jakieś ostatnie dni, dlatego że właśnie są przygody z tymi autokarami tutaj, z wyjazdami możecie po prostu się nie załapać i tak dalej, więc ja bym to zrobiła jednak, jak już, no zależy też ile jesteście tutaj w okolicach Katanii, czy to jest wasza baza wypadowa czy nie, no my to jednak mieliśmy w planach właśnie gdzieś tutaj na początku, więc w sumie dobrze wyszło. No i co, ogólnie polecamy, dajcie znać, czy ktoś z was był właśnie tutaj na Sycylii i był na Etnie, czy wchodziliście, czy wjeżdżaliście, jak to u was wyglądało, pewnie ceny się różniły w poprzednich sezonach, bo jak oglądałam filmy, to też były niższe ceny. Może za rok będą jeszcze wyższe, nie wiadomo. Natomiast tak, my polecamy, jesteśmy zadowoleni. Wiecie, warto móc powiedzieć kiedyś, że było się na Etnie i że się wjechało albo się weszło. Jestem zadowolona, że mogę powiedzieć, że weszłam na Etnę. Trochę to zajęło czasu i nawet samo wchodzenie może nie było takie ciężkie, chociaż też się ciężko wchodziło, co im wyżej, tym ciężej się też oddychało, więc myślę, że to też warto zaznaczyć. I co? To by było tyle, jeśli chodzi o takie nasze podsumowanie. Zapraszamy was oczywiście na kolejnego vloga. Jeszcze będziemy zmieniać tutaj lokalizację. Także zostawcie kciuka w górę, jeśli ten vlog wam się podobał. Zostawcie dla nas kciuka w górę w ogóle za to, że weszliśmy na Etnę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienie o nowych filmach, o nowych vlogach. A my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!